Czy kino Zorza zostanie znów otwarte? Zamknięte kino Zorza na Białym Kamieniu lata świetności ma już dawno za sobą. Jeden z mieszkańców Wałbrzycha postanowił przywrócić do życia ten charakterystyczny obiekt. Na portalu zrzutka.pl zorganizował zbiórkę pieniędzy. Jak informuje potencjalny nabywca, kino zostało wycenione na 700 tysięcy złotych. Mężczyzna chce uzbierać kwotę 1 200 tysięcy. Jak informuje na stronie zbiórki, jako dzieciak dorastałem na Białym Kamieniu, gdzie mieszkają moi dziadkowie, 100 metrów obok. Pamiętam czasy świetności kina, kiedy jeszcze grano w nim filmy. Padłem na pomysł, by zagospodarować go, remontując kino, a także wykorzystać w jakiś ciekawy sposób cały przybytek, ponieważ poza salą kinową w środku jest jeszcze sporo pustych przestrzeni. Moim zdaniem potrzeba tam czegoś nowego, czego brakuje na Białym Kamieniu. Miejsca, w którym można było kulturalnie odpocząć, ale też bawić się i rozwijać artystycznie. Plan na kino to zupełnie nowa, mniejsza sala kinowa, głównie z myślą o emitowaniu krótkometrażowych oraz niszowych produkcji typu Kino Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Scena koncertowa, na której mogliby występować artyści estradowi oraz gdzie organizowane byłyby m.in. stand-upy. Porządny bar, dobra restauracja, przytulna kawiarnia na piętrze, gdzie można by zagrać w szachli, poczytać książkę. Salon gier interaktywnych na piętrze bo kawiarni. Co myślicie o samym pomyśle? Link do zbiórki znajdziecie na portalu wałbrzych24.com. Czekamy na Wasze komentarze.